W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucony był miotakami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii. Warszawa przeżyła swoją śmierć, jak mówili mieszkańcy tego miasta po 1945 roku. I gdy wracali, starali się to miasto przywrócić z powrotem do życia. Dlatego ślady powstania znikały. Znikały na przykład groby powstańcze z ulic, chociaż to może być zaskoczenie, ostatni grób tutaj niedaleko, na krakowskim przedmieściu z czasów powstania zostały ekshumowane dopiero w 2008 roku. Ale zostały takie miejsca, w których ta pamięć pozostała. To są ślady po kulach, ale to też jest krew. Krew, która wsiąkała w mury, w trotuary, w posadzki, domów, ale też tworzyły się legendy. Najbardziej znana to jest Willa Pniewskiego, Muzeum Ziemi i tu mogę z całą pewnością potwierdzić. Dwukrotnie przeprowadzone badania tego miejsca wskazały, że ślady, które zostały zachowane, są śladami krwi z czasów walk. Natomiast w wielu, wielu innych miejscach w Warszawie badania prowadzone kilka lat temu przez Muzeum Powstania Warszawskiego nie wykazały, że ślady krwawe, rdzawe, które znajdują się na posadzkach, są śladami krwi. Na Powiślu, w budynku ZNP, w kamienicach przy Foksal 17, w kilku kamienicach przy ulicy Oleandry nie ma śladów krwi w tych miejscach, które udało się przebadać. Z biegiem czasu znikają ślady po Powstaniu Warszawskim. Są jednak miejsca w stolicy, gdzie można je znaleźć. Jednym z takich miejsc jest elektrownia Powiśle, popularne miejsce spotkań i zakupów w Warszawie. Na stalowych filarach jest wiele śladów po kulach. W czasie powstania teren elektrowni został szybko zdobyty i zaopatrywał w prąd mieszkańców walczącej Warszawy oraz szpitale polowe. To tutaj też zbudowano Kubusia, czyli powstańczy wóz pancerny. Jego replikę można podziwiać w Muzeum Powstania Warszawskiego. Za to w samym centrum miasta, przy Marszałkowskiej 60, w niedostępnej już teraz piwnicy, przetrwał malunek Jezusa, narysowany przez Żyda, którego powstanie zaskoczyło w tej kamienicy. Obraz miał chronić mieszkańców od śmierci. Autorem dzieła był znany malarz synagog Perec Willenberg. Znany jest również jego syn Samuel, który został symbolem pojednania polsko-żydowskiego, który również walczył w powstaniu. Ale to nie jedyne ślady po powstaniu, jakie możemy znaleźć w Warszawie. Na budynku Najwyższej Izby Kontroli zachowały się napisy Polski Walczącej, a ślady po kulach można odnaleźć w wielu miejscach stolicy. Jednym z najlepiej zachowanych miejsc walk powstańczych jest budynek dawnego Banku Polskiego przy ulicy Bielańskiej. W czasie okupacji mieścił się tam bank emisyjny, a podczas sierpniowych walk został on wielokrotnie zbombardowany. Reduta Banku Polskiego była heroicznie broniona przez miesiąc, utrudniając Niemcom atakowanie Starówki. Powstańcy dopiero 1 września 1944 roku ewakuowali się kanałami do Śródmieścia. Pierwotnie to tutaj miało mieścić się Muzeum Powstania Warszawskiego, jednak ze względów formalnych zrezygnowano z tego pomysłu, a w latach 60. rozebrano część budynku. Po 80 latach od Powstania Warszawskiego pozostały jeszcze ślady po walkach. Ale co najważniejsze, żyją jeszcze powstańcy, którzy w czasie sierpniowych walk byli dziećmi. Obecnie żyje jeszcze 397 kombatantów, z czego 330 żyje w Polsce, a pozostali za granicą. Najwięcej powstańców mieszka w Warszawie. W czasie obchodów rocznicy powstania bardzo istotną pomocą są wolontariusze, którzy opiekują się weteranami. W tym roku będzie ich ponad 300. Pani Elżbieta ma 93 lata, a w czasie powstania pracowała przy produkcji granatów w jednym z powstańczych warsztatów. Kuzynki tam pracowały, nabijały te korpusy tym prochem, więc siedziały w sąsiednim pokoju, też w piwnicy. Mój brat, który ważył trotyl, bo do tych granatów, trotyl musiał być wyważony prawie że co do grama. I dosypywali do małych woreczków szytych z cajgu. To było taki rodzaj płótna, w ogóle nie przemakalnego, twardego płótna. Dziennie takich granatów pani? Około 50 żeśmy robili. I pani miała wtedy ile lat? 13 lat.
pani jakby rozumiała z tego wszystkiego, co się wokół dzieje, jakby, że to jest powstanie, no, że jak pani to traktowała? Ja sobie zdawałam sprawę, że to jest powstanie, ale ja to lekko traktowałam, tak jak dzieci. Wróćmy jednak do 80. rocznicy powstania, czyli 1 sierpnia. Myślę, że to jest na pewno bardzo ważna data, to nie tylko dla wolontariuszy, ale po prostu dla wszystkich warszawiaków. Dla nas jest bardzo ważne. I ja wtedy myślę w tym momencie, co oni myśleli, idąc do walki. I też myślę, co ja bym zrobił w tej sytuacji, no bo to tak naprawdę byli moi rówieśnicy. Jaką ja bym decyzję podjął. I pewnie jak ja bym był wtedy w Warszawie, to nie wiem, czy bym był członkiem jakiejś organizacji, czy bym był ludnością cywilną. Ja co roku się nad tym zastanawiam i nie znam odpowiedzi.